Witamy w nowym odcinku podcastu na martwo. Z tej strony Ada i Mateusz. Jesteśmy podcastem na martwo. Już wszyscy wyłączyli. Tak, jesteśmy podcastem komediowo-kryminalnym i wiecie, teraz mamy piękny miesiąc październik. W końcu, spuktober. Nie tylko miesiąc moich urodzin, ale także miesiąc pewnego komercyjnego, zachodniego, kapitalistycznego święta o nazwie Halloween, którego ja osobiście nie obchodzę. Jedyne pogańskie święto, które obchodzę, to noc świętojańska. Że święto kupały? Tak? Tak. I kiedy ty to obchodziłaś? Kiedy ty jakiś wianek stawiałaś? Ty się nie interesuj, dobrze? I stwierdziłam, że zrobimy odcinek o wampirach. No czemu nie? No. Bo wiecie, no, nie robię akurat dzisiaj odcinka o moim ulubionym wampirze, Edwardzie ze Zmierzchu. O, słuchajcie, kolejne pytanie. Czy jesteście Team Jacob? Czy jesteście Team Edward? Tak, zrobimy ankietę. Będzie ankieta. Tym razem ustawię ją poprawnie, że będą mogli wszyscy odpowiedzieć, bo ostatnio chyba ankieta była na sekundę ustawiona. Fajnie. Nie wiem, czy to widziałeś. Potem poszerzyłem to na tydzień, ale... No. A, i tak w ogóle to pozdrawiamy was wszystkich z tabletu, bo dalej nie mamy mikrofonu. No. Także paypal.me/namartwo. My tutaj zapraszamy was. A więc robimy o wampirze. Jakim? Z o Krakowa? Z Krakowa. O kurde. No. Ale krakówce. Pierwsza polska sprawa w tym podcaście. Słuchaj, 102. Nieprawda. Odcinki. Jak to nie? No bo jest Doruchowa. No. No dobrze, ale to nie było. Ale widzisz, zbliża się Halloween, zbliża się Spooktober. Znaczy już jest Spooktober. Już, no. I znowu mówimy o Polsce. Polska! Biało-czerwoni. Tak. No i w dodatku jedziemy do mojego ulubionego miasta w Polsce, w Krakowa. Pozdrawiam wszystkich z Krakowa, jesteście najlepszymi fanami. A jak jesteście z Krakowa, napiszcie komentarz. Tak, także mówimy o wampirze z Krakowa, Karolu Kocie. Kotek. No, więc Karol Kot urodził się 18 grudnia 1946 roku i całe życie mieszkał w Krakowie. Temu to dobrze. O kurde. Nie wiemy za dużo o jego rodzinie, znaczy jakieś tam... Jego rodzice pracowali, tak? Chyba, nie wiem, czy jego matka pracowała, jego ojciec był jakimś tam inżynierem. I miał też 8 lat młodszą siostrę. I jego rodzinne mieszkanie znajdowało się przy ulicy Majselsa w kamienicy numer 2, czyli na Kazimierzu. O kurde. No. To fajnie miał. Chodziłam tamtą ulicą wiele razy. Mijałam tą kamienicę. Kiedyś w ogóle tak było. Nie wiem, czy to nie wtedy, jak ja w Krakowie mieszkałam, a może trochę parę lat wcześniej, że studenci, którzy tam mieszkali, potem w tym mieszkaniu mówili, że widzą duchy. No na pewno. No na pewno, to tak jak ty tutaj. Chyba. Ja nie powiedziałam nigdy, że widzę tu duchy. Dobra, dobra. Widzę tutaj sąsiadkę z dwoma psami, którą inni ludzie też widzą, bo ona im daje te psy, żeby się opiekowały, bo ona jest już stara i chora. Skąd i ty znasz tyle sąsiadów? Jak ty w ogóle nie wychodzisz na klatkę? W windzie jeżdżę zawsze prawie z kimś. I oni wszyscy ci opowiadają, tak, że o, zabieram z sąsiadki psy? Tak! Dlaczego ciebie ludzie zaczepiają? Bo... mam miłą aparycję i chcą ze mną rozmawiać, no. No na pewno, tylko sroga mała tam wejdzie. Ja jestem bardzo miłą osobą, już nie rozumiem jak to się potwora. Mówi. Wiesz, jak to się mówi, małe to wredne. Bo co, bo mała mi była w muminkach? No, bo małe to psy też są zjadliwe, letlerki czy coś. Dosłownie. Nie. I co, i ona ci powiedziała, że ktoś tu zginął? Nie. W tym mieszkaniu. Powiedział, że tutaj starsza pani kiedyś mieszkała, więc się domyślał, że umarła w tym mieszkaniu, dlatego tu jest ciężki vibe. Nie powiedział, że ktoś umarł, tylko ty sobie wymyśliłaś. Tak.
Znaczy, no możliwe, że ktoś umarł w kamienicy w Warszawie. No, prawdopodobne. Prawdopodobnie, że ktoś tu umarł. Praktycznie jesteśmy nad gettem. No. Widzieli na pewno te duchy w dupie chyba, no. Od najmłodszych lat... Ja widziałem ducha. No tak. Ducha bielucha. W podziemiach kredowych. W Adidasach był. Na pewno był duch. No jak? Ktoś w prześcieradle latał, a ty... Duch! Duch był. Powiedział, że mi spełni życzenie. To dżin, a nie duch spełnia życzenie. Nie, duch bieluch spełnia życzenie. No, okej. Okay. Tak, ja też go widziałam na serze. Na opakowaniu. Dobry serek jest. Tak, ser... Ten homogenizowany. Ja uwielbiam rzeczy, które nie mają smaku, ale to po prostu bije wszystko na łeb, bo to nie ma w ogóle smaku. Dobry jest ten waniliowy. Karol od najmłodszych lat jeździł na wakacje. Wojtyła? Nie, to nie ten Karol. A mnie był chyba z Krakowa nawet, tylko chyba z tego. Wojtyła nie był. Z Watykanu. To ten, co kremówki jadł. No to z Wadowic pod Krakowem. No. Z Watykanu. Nie byłeś w jego domu nigdy? W życiu i tam nie pójdę. Byłam. I co ja tam, byłam. Zjadłaś kremówkę? Nie, nawet kremówek nie było. Nie dawali kremówek? Tak powinny na tacy leżeć, nie? Za darmo, no. Też tak uważam. Nie było. On taką reklamę tam zrobił tym kremówkom, że oni powinni im ten płacić. Cream pie, no. A po zajęciach szliśmy na cream pie. Pamiętasz zabawę w słoneczko? To chyba ty jakieś miałeś zabawy w słoneczko. To było popularne, jak ja byłam w gimbazie. Taki news, że dzieci teraz się bawią w słoneczko. To było, że się tam zapładniało chyba po kolei dziewczyny w kółeczku. Co? Coś takiego. Jezu, ja w życiu nic takiego nie robiłam w kółeczku. No ja też nie robiłam, tylko to było coś, co poszło w świat. To chustkę się dawało, w kółku wszyscy siedzieli, nie? To na weselu jest taka zabawa. Chustkę heftowaną, co ma 4 roki. Wie tego, po co nie, mówię. Ale czekaj, ja to wygoogluję, bo to było... Wrzucę mu pod nogi. Przez to zrobili u nas wychowanie seksualne. Przez zabawę w słoneczko tak. Zrobili nam wam wychowanie seksualne? Tak, bo wcześniej nie było. O, seks zabawy gimnazjalistów, 2011 rok, no to wtedy, kiedy ja byłam w gimnazjum. No. I było tak, okej, okay. Jakie zdjęcie z demotów. Co to jest? To wy takie słońca robiliście na zajęciach? Ja to nigdy nie grałam, tylko to po prostu wyszło, tak gdzieś w wiadomościach o tym mówili nawet, że coś takiego teraz istnieje. To była seks zabawa nastolatków. Słoneczko. Tak, i my graliśmy tylko w butelkę, ale słuchaj tu, ja czytam artykuł ze współczesna.pl, cytuję. Zwykły całus jest nudny. W każdej chwili mogę podejść do kolegi i dać mu buzi, śmieje się 14-letnia Monika Kulik ze Słupska. Dlaczego tam jest jej imię i nazwisko? I miejsce, gdzie mieszka? Boże, pani ze Słupska. Czym innym jest całowanie kogoś z języczkiem? Taka zabawa urozmaica każdą imprezę. Jeśli butelka wskazuje jakiegoś przystojniaka, to nie ma problemu. Przyjaciółkę też mogę pocałować, bez oporów. Ale obcej laski nie ma mowy. Lol. Gorzej jest też, jeśli gra odbywa się na dużej imprezie, a naprzeciwko mnie siedzi jakiś oblech, którego muszę pocałować. Rozumiem, bo nie mogłam patrzeć na kolesia. Wstydu nie ma to typiara ze Słupska. Słoneczko to orgia. Orgia? Gra, która wzbudza najwięcej kontrowersji, nazywana jest niewinnie słoneczkiem. A to pewnie młodzi w to gra mówią o niej niechętnie, ale grają z nią z przyjemnością. W skrócie można by rzec, że ta zabawa wymaga najwięcej zaangażowania ze strony uczestników, a psychologowie nazywają ją po prostu orgią. Tutaj też potrzeba chociaż 8 osób, 4 dziewczyny i tyle samo chłopaków. Dziewczyny kładą się nago na podłodze z rozłożonymi nogami. Naokoło nich stają rozebrani chłopcy. Mówi 16-letnia Agnieszka, uczennica Elo w Koszalinie. Agnieszka! Dobrze, nazwisko nie podali. Na hasło start każdy z nich uprawia przez około pół minuty seks z dziewczyną leżącą naprzeciwko. Po tym czasie następuje zamiana. Chłopaki wymieniają się partnerkami. Przegrywa ten, który pierwszy osiągnie wytrysk. Fuj! Zdecydowanie łatwiej bawi się w to po alkoholu, bo znikają bariery. Słuchaj, co powiedziała Agnieszka. Kiedy byłam w gimnazjum, jedna z dziewczyn zaszła w ciążę. Wszyscy śmieją się, że to będzie owoc słoneczka.
Nie wierzę, że ty o tym nigdy nie słyszałeś, po prostu. Dziecko słońca. Tak. Także jak już tutaj zdemoralizowaliśmy młodych ludzi, którzy nas słuchają. Dygresja była. Tylko mówię, tak było, jak ja byłam w gimnazjum. Tak no, było. A jak czasem. Było za czasów Wampira z Krakowa? Czy robili tak. też słoneczko? Nie wiemy. Skąd się wzięła to w ogóle dygresja? Już nie pamiętam, ale... Nie wiem. Od Wojtyły. No. Co ten papież? Ten z Watykan. No. Ale wróćmy do, tutaj do kota naszego. Mhm. Od najmłodszych lat jeździł na wakacje do Pcimia. W Pcimiu Dolnym był. Nie wiem, czy tak Dolne. Pcim. Pcim, no. I jak sam powiedział, cytuję, z rodzicami jeździłem na wakacje do Pcimia. To taka dziura pod Myślenicami. Było nudno. Chodziłem więc do tamtejszej rzeźni i asystowałem przy zabijaniu cieląt. Lubiłem ten widok i w końcu zasmakowałem w ciepłej krwi. Fuj. Czyli tutaj damer vibe. Ale ludzie chyba lubią taką krew, nie? A to tak się je tą czarną polewkę. Nie wiem. I tam właśnie w Pcimiu narodziła się jego fascynacja. Krwią, nożami i umieraniem. I sam zaczął wkrótce torturować zwierzęta. Żabki, kury, ptaki i znęcał się nad kotami swojej siostry. I nad siostrą też. Brzmi jak seryjny morderca. No. In making. W progresie, tak. Tak. Zaczyna się tak. I zaczął się też interesować studiowaniem anatomii, ale nie dlatego, że chciał iść na medycynę. Mm-mm. A co chciał robić? A był zdolnym uczniem. Chciał być rzeźnikiem? Nie. Chciał zabijać. Tak. Zew krwi. Chodził do technikum energetycznego i interesował się też bronią. Uczęszczał do klubu strzeleckiego, w którym był najlepszym strzelcem. Podczas wycieczki do Oświęcimia. Myślę, że każdy był w Oświęcimiu. Ja nie pamiętam. Nie? Pewnie byłem. A to tam jest ten taki kopiec? Nie jest takie obowiązkowe kopiec? Trochę? Słucham? Taki z kamieni. Obowiązkowa wycieczka do Oświęcimia. No, no bo Holokaust, nie? Co pamiętam najbardziej, to była taka... Takie dwie sale były. W jednej wchodziło się i jakby tam jest wszystko tak ze szybą, nie? W każdej tej sali. Ja chyba tam nie byłem. Nie byłeś nigdy w Auschwitz? Mi się wydaje, że nie byłem tam nigdy. No, może. Wchodziło się do takiej sali i jakby wszystko widzieć tak na... jakby przez szyby. I tam były takie garnki, nie? A jak się podeszło bliżej, to się widziało, że one też są tam tak w dół. Tak... że taka góra jest tych garnków, nie tylko, że tak widziałeś jakby tylko nad powierzchnią, co jest, a tam patrzyłeś za szyłą i tam były całe takie, wiesz, stosy garnków, no, no. A druga sala to była z włosami, bo wiesz, golili ludzi, jak szli do Auschwitz. I tam sala pełna włosów obciętych była. No. Wstrząsające widoki. Nie, to ja nie byłem tam na pewno. No. Bo mi się wydaje, żebym zapamiętał coś takiego. No, to zapada w pamięć zdecydowanie. Sala włosów? Raczej. No, gorsze rzeczy tam nawet były jeszcze, ale to mi tak, wiesz, tak zapamiętam. No wiadomo, długie włosy komory miałeś. Gazowe też się pamiętam po takiej wycieczce. No, więc... Ale co sobie pomyślał Karol Kot, kiedy pojechał do Oświęcimia? Był zafascynowany tym miejscem, bo to jest fascynujące miejsce, ale nie w taki sposób, jakbyś sobie pomyślał. Bo on był zafascynowany tym, jak naziści byli zorganizowani, że stworzyli takie miejsce jak obóz koncentracyjny i szkoda, że on nie urodził się wcześniej, żeby pracować w jednym z nich. A, no tak. No, tak. Na pewno ty byś był po tej stronie. Właśnie. Na pewno. Oświęcimy, jakbyś wylądował. Na pewno ty byś był właśnie. Był dosyć odizolowanym od rówieśników. Przezywano go Lolo. To była jego ksywa. A do tego dodawano różne takie przydomki. Bolek. Lolo benzyna. Lolo benzyna? Bo lubił podpalać. A. Lolo erotoman. Lolo donosiciel. Wszystko co najgorsze. No. Lolo, będąc w liceum, zawalił jeden przedmiot. Spowodował u niego załamanie nerwowe. To ja jak oblałam WF. I spowodowało to, że miałam zwolnienie lekarskie do końca liceum. Ty byłaś jak nie. Zawaliło mi to całą średnią. Jeden rok, kiedy nie miałam paska, to było przez WF, bo miałam trójkę. No widzisz? Nigdy nie miałam trójki w liceum, tylko z WF. O Boże, no. Straszne to jest. Wiem. Udało mi się jakimś cudem zmienić szkołę,
i zdać maturę. Mimo, że ten przedmiot zawalił w jednej jaki szkole. Przedmiot? Nie wiem jaki. To jakiś taki pewnie techniczny bardziej, no bo tam w technikum mają inne trochę przedmioty chyba oprócz takich. No na pewno mają tam mechanikę, jakieś takie rzeczy fizyczne, pewnie. Fizyczne, nie? No, więc nie wiem jaki, ale no, załamało go to. I był też Lolo erotomanem, nie? A dlaczego? Bo często łapał dziewczyny tam, gdzie nie wolno ich łapać, jak ci na to nie pozwalają. Jak Trump? No. Grabbing by the pussy? No bardziej myślę, że za tyłek albo za cycka, no to jest... Nie, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w liceum, żeby mnie jakiś chłopak złapał za, nie wiem, za dupę czy coś. Po pysku dostał. No oczywiście, że tak. Co to ma w ogóle być? Się nie dziwię, że go przyzywali erotoman. Chociaż ja bym przyzywała go zboczeniec po prostu. No. Nie. Ale kiedyś może to było tak erotoman. No w latach 50., 60. to tam dziwni ludzie byli. Ja bym to mówił, to jest wyrolu. No. Ze szkoły by go mogli za to spokojnie wywalić. Teraz albo na pewno na jakąś terapię by go wysłali. No. I często robił sobie też żarciki, dusząc kolegów trochę za mocno. Nie? Tak jak ja sobie żartuję czasami, że tak się duszę, no to jest dla żartu. No nie? Tak, czasami, no wiecie, bo tak jest czasami, mam takie... To jest taki mój odruch, ja zawsze za gardło łapię. Tak, nie? Ja do niej cześć, a ona siema i łapie mnie za gardło, a potem mam takie małe rączki odciśnięte. Nieprawda! Nawet ci nie ściskam tą ręką, a on ściskał i to mocno. Ale nie trzeba sobie mocno, żeby dusić. No tu wystarczy za gardziel dobrze złapać. No, no ale on ściskał tak, wiesz, i się śmiał, że kogoś zabije, nie? Ha. Ale śmieszne, ale śmieszne. I bawił się przy innych nożami. Tak. Karol tak, sobie siedzi, bawi co, się tak nożami. Tak rękę, tak wiesz. Nie wiem. Jak to się nazywa? Żonglował? Jak się robi? Nie wiem. Między palcami. Rosyjska ruletka? To jest rosyjska ruletka? Jak nożem. Między palcami nożem rzucasz? Nie. Ciekawe, czy ktoś palca tak stracił, jak tak robił. Ludzie to debile są tacy. No. Jezu. I ogólnie to wszyscy jakby ignorowali to jego zachowanie. Takie, no to Karol. Normalnie. No to Lolo, no. Lolo, to Lolo cię za dupę złapał? No słuchaj. No. Nic nowego. Wczoraj mnie łapał za cycka. I uważam go za takiego pozera, takiego lamusa trochę, nie? Więc lame. Coś tam się pod powierzchnią kryło. 21 września 1964 roku Karol wszedł do kościoła Sercanek, to jakieś takie zakonnice, na ulicy Garncarskiej, gdzie zaatakował 48-letnią kobietę nożem. Pchnął ją w plecy od tyłu, kiedy uklękła do modlitwy. I kobiecie udało się przeżyć ten atak. Wniosek nie był, módlcie się. Skończycie z... Nie ma co klękać, no dosłownie. Jak klękać, to nie do Boga. No i przez to, że przeżyła, to on postanowił podjąć kolejną próbę morderstwa. Dwa dni później zauważył 78-letnią Franciszkę Lewandowską wychodzącą z tramwaju. Zaczął ją śledzić i zaatakował, kiedy wchodziła po klatce schodowej do mieszkania. Tym razem również ofiara przeżyła i zgłosiła na milicję, że zaatakował ją młody mężczyzna. Ale to nie koniec. 29 września przy klasztorze na ulicy Świętego Jana zauważył 77-letnią Marię Plichtę, którą zaatakował nożem od tyłu. Trafiła do szpitala w krytycznym stanie. Udało jej się złożyć zeznania, ale kolejnego dnia zmarła. O, biedna. Jak się nazywała? Maria Plichta. Biedna Marysia. Już starsza taka. W ogóle takie. Nie robi się tak. Nie robi się tak starszych ludzi. No. To trzeba być po prostu ciotą. Jak się za starych ludzi bierze, śmieciem trzeba być. Ale to było celowe, że obierał sobie bardzo słabe osoby, oczywiście, które nie mogły się bronić za bardzo. Bo sam był jakiś ciepę. No, był taki Lolo. Kłapouchy. I po tym pierwszym udanym morderstwie postanowił sobie odpocząć przez kolejne 17 miesięcy, chociaż w międzyczasie nie nudził się, bo zaczął próby podtruwania arszynikiem przypadkowych osób. A, fajnie.
I w miejscach publicznych to się działo, więc jak był w jakimś barze czy gdzieś, to dosypywał ludziom do jedzenia albo do drinków, ale nigdy mu się w ten sposób jakimś cudem nie udało nikogo zatruć. I pewnego dnia też próbował otruć kolegę ze szkoły i kiedy ten wyczuł dziwny zapach w butelce, to postanowił nie pić z niej. Brawo. I uratowało mu to życie, bo ilość arszeniku, którą on dodawał do tych wszystkich drinków i w ogóle, no, to było wystarczające, żeby zabić człowieka. Więc udało się tym osobom, które gdzieś tam w pobliżu niego cokolwiek jadły albo piły. Jego inną rozrywką były podpalenia. A no tak. Więc taka trochę mordercza triada, bo kiedyś, to już jest przestarzałe takie pojęcie, ale kiedyś to jeszcze było jak najbardziej takie uznawane, że trzy rzeczy, które charakteryzują osobę, która jest na drodze do bycia seryjnym mordercą, to było zabijanie i torturowanie zwierząt. Druga to była podpalenia. Sikanie w nocy. A trzecia to było sikanie w nocy. Moczenie się. Tak. Zaliczyłem nie wiemy, trzy. Nie wiem, czy się moczył. Mi się wydaje, że zaliczył. Myślę, że się moczył. Wygląda na takiego, co się moczy. Erotomen by nie zaliczył sikanie w nocy. Na pewno. Ja pamiętam, jak chłopaki mówili, że w gimnazjum, że ten, że mają ejakulację przez sen. Ja byłem jak, wy jesteście jakieś dziwaki. A przepraszam, to był chyba powód do szydzenia z kogoś, a nie do chwalenia się. Też tak mi się wydawało. Ja byłem inaczej wychowany, a oni tam... Pamiętasz tą scenę w sali samobójców? Pamiętam. No to on się potem zabił. A on się zabił? No. A to w drugiej części dlaczego żył? On nie żył w drugiej części. Jak to nie? Jego zdjęcie było takie czarno-białe. To kto tam był w drugiej części? On był. To taki całkiem inny człowiek był. Naprawdę to był inny. On miał romans z matką tego, co się zabił. Tak? No. Ja chyba dziwnie obejrzałem ten film. No, bo ty się skupiłeś na tej scenie, co się całuje z Maciejem Szturem. Jakby... Do Kylie Minogue. To jest po prostu, to jest wycięte z mojego snu, bo ja mam taki sen, gdzie gra Kylie Minogue In Your Eyes i widzę mojego crusha i się spotykamy w tańcu. A tam Maciej Sztur. No nie, w moim śnie nie ma Macieja Sztura, ale tak wygląda mój sen i oni wycięli tą scenę z mojego snu. No, ale jak pierwsza sala samobójców wyszła, to była beka dobra. No i tak sobie poodpoczywał Karol. Próbował potruć ludzi, ale nie udało mu się, więc co? Będzie znowu mordował. 13 lutego 1966 roku zaatakował niedaleko Kopca Kościuszki 11-letniego... Ja mieszkałam w takim mieszkaniu, że naprzeciwko było widać Kopiec Kościuszki. Fajnie, nie? To nie jest jakieś nadzwyczajne. To jest super. No, ale zaatakował tam 11-letniego Leszka Całka, który jeździł sobie na sankach. O. No. I chłopiec zmarł wskutek ran kłutych. I tych ran było o wiele, wiele więcej niż trzeba było, żeby go zabić. Naprawdę. Już kłuł go po prostu nawet po śmierci. Ja pamiętam, jak byłam małe i zjeżdżałam na sankach i miałam taki różowy kombinezon. I teraz jesteś gejem. I no i już, koniec historii. I teraz jestem gejem. I ja pamiętam, że kiedyś tak wpadłem w taką zaspę śniegu głową z tych sanek, bo ja oczywiście zawsze zapominałem, że trzeba się trzymać sanek rękoma. Jolo. I wpadłem tak głową i utknąłem tak do góry nogami. I miałem cały ryj czerwony taki od śniegu. Tak wyłem jak durny. No, nic się nie zmieniło. Dalej tak bym zrobił. Dalej byś wył. No. No. I Kraków był wstrząśnięty. Ludzie spali z dyskami pod koszulką, żeby się ochronić przed nożownikiem. Normalnie z dyskami do krojenia, czy tam z jakąś paletą. Pod że on koszulką. Tam wejdzie do domu, to nie lepiej drzwi zamknąć? Ale że sobie otworzy. Zresztą on tak nie atakował. Jego modus operandi to było atakowanie na ulicy praktycznie, w miejscu publicznym. I osoby takie bardziej bezbronne, nie? No. Albo młode, wyobrażasz tak? sobie spać z dyskami pod koszulką? Nie. Ja też nie. I 14 kwietnia w kamienicy przy ulicy Sobieskiego zaatakował 8-letnią dziewczynkę o imieniu Małgosia. Ojej. Dziewczynka poszła do skrzynki na listy, kiedy ten złapał ją i dźgnął nożem 8 razy w brzuch, klatkę piersiową i plecy. Dziewczynce udało wrócić się do mieszkania, skąd zabrano ją do szpitala i cudem ocalono. O matko. Mogę ale dzielne. No. A może dalej żyć w sumie. 8 lat miała w 66?
Spokojnie, ona może teraz, wiesz, być no, po 60, tak? No. Wow. Ciekawe. Małgosia, może nas słyszysz. Jesteś bohaterką. Pozdrawiamy cię, Małgosiu. Tak. 4 dni później Karol udał się do mieszkania dziewczynki. Ty. Co? A ile ma foremniak lat? Może tyle, no. Może to ta Gośka? Ona chyba jest trochę młodsza. Kurde. I 4 dni później Karol udał się do mieszkania dziewczynki, wypytywał jej matkę o imię dziecka. Obrzydliwe. Co, on normalny jest? Wraca na miejsce przestępstwa. No oczywiście, że tak. Pewnie go to, wiesz, tam... Kręciło. No. Milicja badająca śledztwo zignorowała kilka przydatnych poszlak, oczywiście, jak zeznania naocznych świadków widzących kota w pobliżu miejsc, w których popełniono przestępstwa. Przez chwilę miałam takie zaćmienie i sobie wyobraziłam, że kota. Taki czarny kot, nie? No. Sailor Moon, te sprawy. A czemu ci się wydaje, że jest czarny? Co, czarne koty są gorsze? Nie, ale... To pomarańczowe są szalone. Boże. Bo co, bo jest rudy? Tak. I Karol zaczął się przechwalać przestępstwami swojej koleżance Danucie. Danka, mam nadzieję, że doniosła na policję. Oczywiście, że doniosła na milicję. Nie było policji, przepraszam, milicja. I ją też próbował poczęstować jedzeniem z kawałkami szkła. Bezczelnie. Chwalić... Kanapka ze szkłem. Pozdrawiam. Ale wyobraź, to sobie siedzisz sobie, nie? No. Siski, nie? I w ogóle fajne zabawy. Gadamy sobie i ja tak mówię do ciebie, wiesz co? Bo ja to chodzę i podtruwam ludzi wszędzie. Czaisz? Wyobraź to sobie? Dźgnąłem taką małą dziewczynkę. No, dźgnąłem dziewczynkę. A chcesz coś zjeść? Mam kanapkę ze szkłem. No, a wiesz, ta dziewczynka to się Gosia nazywa. Poszedłem do jej mamy spytać. Normalna rozmowa. I tutaj masz kanapkę. Zyszyłem. I ty otwierasz, a, tam, a w ogóle bierzesz ją do ręki, a ona tam tak, wiesz, chrobole. Rupię po zębami, pokaleczony cały. Ale dobra, to wiesz co, to ja idę na milicję. No i dzięki Dance został aresztowany 1 czerwca 1966 roku, dzień po maturze. A. Po przeszukaniu mieszkania znaleziono 16 noży i inne różnorakie bronie należące do Karola. Nice. 3 czerwca przesłuchano go. Psychiatra stwierdził, że był poczytalny i może odpowiadać za popełnione zbrodnie przed sądem. 6 czerwca sprowadzono pierwszą ofiarę do identyfikacji osoby, która ją zaatakowała i wskazała Karola Kota jako sprawcę napaści. Uh-huh. Ja kiedyś tak oglądałam właśnie terapię rodzinną przez taką szybę. I myślę, że tam obraz wisi. To jest straszne. Śmieszne, trochę. Nie? Oni nie mają pojęcia, że ja oglądałam ich terapię rodzinną. To jest legalne w ogóle? No, bo byłam studentem. Aha. Dietetyki. No i co? Ja też z pacjentami musiałam rozmawiać, nie? No okej, okay, no. No. Pisałam pracę na wydziale psychiatrii, okej? Okay? Okej. Okay. No. Więc Karol w końcu przyznał się do wszystkiego. Do popełnionych zbrodni, ataków i został oskarżony o 2 morderstwa, 10 prób morderstwa, w tym 4 nożem i 6 arszynikiem i 4 podpalenia. Uff. Dużo tego. Pytając kota o to, czy jest złym człowiekiem, kota o to, czy jest złym człowiekiem, pytali. Jesteś złym człowiekiem? Miał. Badumc. W ogóle co to jest za pytanie? On stwierdził, że jest tylko mordercą. Okej. Okay. Źli ludzie to pijaki i ci, którzy uprawiają seks z prostytutkami. Karol Kot, 1966. Normalnie wytatuuję to sobie. No. Źli ludzie to są pijacy. No to zgadzam się. Trochę. No to są ludzie chorzy, no jakby no. To no, bez przesady. No i ci, którzy uprawiają seks z prostytutkami. Ja też bym wolała, żeby ci faceci nie istnieli. To prawda. Ale myślę, no, że mordercy dlaczego? Są jeszcze gorsi. No ale... To... Nikt inny nie chce i oni muszą... Myślałem, że powiesz, bo ich stać. Stać. Takie drogie jest? Nie wiem, nie znam się. Ja nigdy nie korzystałem. Ale teraz jeżdżę sobie trochę po Polsce i zawsze jak widzę już dziewczyny w lasach, to wiem, że jesteśmy w Świętokrzyskim. A może, że dobre grzybobranie jest? Grzybobranie, no. Kto tu teraz obraził kogo? Do... Tylko mówię, no teraz że dziewczyny jest... pracujące, no to świętokrzyskie, nie? No teraz jest sezon na grzyby. Sezon na grzyby, no. No, no to takie
Ale w ogóle wiesz, że Karol Kot był boomerem? Bo on się urodził w tej epoce. No i on ma taki boomer vibe, nie? Ma. No tak, no. Każdy boomer to taki wampir. Taki kompas, jego kompas moralny, wiesz, mordercy są wyżej niż, nie wiem, osoby uzależnione od alkoholu na przykład. No tak, no on ma taki klasyczny... Taki boomer, no. No, takie, że o, pracownice seksualne, najgorsze, co może być, no. Chociaż on powiedział, nie, on powiedział, że... osoby korzystające tak. z... Co dziwne, nie? W ogóle on ma jakiś spaczony pogląd na świat. Wiesz, do kogo on by trochę pasował? A może on to pije do swojego ojca na przykład, że jego ojciec był alkoholikiem i... Ale to nie wiemy, czy tak było. Nie wiemy, czy tak było. Kto powiedział, że tak było w ogóle? Ja nie mówię, że tak było, tylko ja tak zgaduję. No ja nie wiem, czy... On sobie po prostu nie wymyślał tego tak z dupy trochę. Ale on mi przypomina inną sprawę, o której mówiliśmy. Olgę Hepnarową trochę. A. Taki, oni wyglądali jak taki couple goals trochę. No, taki emo dzieci. No, jego proces rozpoczął się 3 maja 1967. 3 maja pracowali? Nie było wolne? Najwyraźniej nie było. Wow. I Karol przyznał się do winy. Wow. Jego ocalałe ofiary krzyczały na niego podczas procesu. Prawidłowo. Werdykt ogłoszono 14 lipca, skazując go na śmierć. I odbierając jego prawa obywatelskie. Próbował odwołać wyrok na podstawie ograniczonej odpowiedzialności. I jego wyrok został zmieniony na dożywocie. Ale ponieważ Sąd Najwyższy apelował ten drugi wyrok, to przywrócono karę śmierci. Nie ma. Podczas ostatniego wywiadu przed śmiercią powiedział, że najlepsza droga do serca jest przez plecy. Ja. Nie przez jedzenie. Przez plecy. On to jest żartownik jednak. Ja cię pierdzielę. Masakra. To jest mało romantyczne. A jak się w Polsce egzekwowało karę śmierci? To... Zaraz powiem. Karol Kot został powieszony. No, przez powieszenie. 16 maja 1968 roku. I po jego śmierci przeprowadzono podobno autopsję i odkryto, że miał guza mózgu. Może mu cisnęło. Ale. Według pisarza Przemysława Semczuka, który jest autorem książki o Karolu Kocie, u osób skazanych na śmierć nie wykonywano autopsji i w ogóle takiej dokumentacji nie ma. Więc ten guz mózgu był taki jakiś trochę wymyślony chyba. I dziś znany jest jako wampir z Krakowa. Chyba dlatego, że lubił krew pić świńską. No ja to tylko świńską wypił. Ja myślałam, że on będzie pił w ogóle, wiesz. No nie. Jego historia jest wspominana podczas spacerów dla turystów w ramach makabrycznego Krakowa. Nie byliśmy nigdy na makabrycznym... Nie byliśmy na makabrycznym Krakowie. Krakowie, no. Trzeba ale to zmienić. Ale ja znam dużo historii z Krakowa. Ja pamiętam, że był nawet atak nożownika i ja tam mieszkałam. A raz zabito nożem człowieka na ławce, na której często siedziałam sobie na plantach. Patek? Nie sądzę. No. I taka historia właśnie o kocie, pewnym kocie. I o Krakowie pięknym. Pozdrawiam Kraków, pozdrawiam wszystkich z Krakowa. Zazdroszczę wam, że mieszkacie w Krakowie. Ja też tam mieszkałam, ale już nie mieszkam i może kiedyś wrócę. Ja się cieszę, że nie ma już kary śmierci w Polsce, bo to jest takie trochę, no, głupie. No mi się wydaje, że w polskich warunkach nie było to wykonywane jakoś tak. Powieszenie w ogóle nie jest za bardzo humanitarnym sposobem, niż... W Japonii jest dalej powieszenie. Ja zawsze uważam, że dożywocie to jest o wiele gorsza kara śmierci. No to jest trochę kara śmierci, nie? No jest, no bo siedzisz po prostu nie wiadomo ile. Jakby, bo wszyscy chorujemy. Może zginiesz za 5 lat. Wszyscy chorujemy na śmiertelność. Tak. No, mocne słowa. Co? Mocne słowa. Chyba ty. A, no tak, bo ty jesteś nieśmiertelna. Tak. No tak. Tak. Dobra. No, więc nie ma już z nami kota. Jest tylko legenda po nim. Legenda. To nie jest legenda, to jest fakt. Taki człowiek istniał. Do usłyszenia za tydzień w następnym odcinku. Tymczasem biegnijcie na nasze social media. Biegnijcie. Biegnijcie już, teraz.
Obserwujcie nas, lajkujcie nas i głoście dobrą nowinę z naszym podcastem. Udostępniajcie swoim znajomym i swoim nieznajomym. I tyle. Ode mnie, Mateusz? Tak, zgadzam się. Zróbcie coś dla nas fajnego. Pozdrawiam. I głosujcie w ankiecie, czy jesteście drużyna Jakuba, czy drużyna Edwarda. Głosujcie. Ale tak. W sumie my jesteśmy oboje teamy Edward. No i co? Ale może inni nie są. To pa! Pa!